Dzień dobry, witam w czwartek. Na dziś mamy Q&A numer 2. Odpowiem Wam na kolejne 5 pytań, takich ciekawszych, które były w komentarzach i wiadomościach. Tak więc przedłużam i lecimy od razu do pytania numer 1. I tutaj mamy pytanie odnośnie butów. I jeśli aktualnie biegam w butach z wysoką podeszwą, miękką, to czy lepiej biegać cały czas tą podeszwą i uczyć się chodzić normalnie w innych butach lub boso, czy biegać w tramkach, czy co w ogóle zrobić z tym tematem. I ogólnie podam przykład. Załóżmy, że twój dom się pali i teraz masz dwie opcje. Albo gasisz pożar, albo opcja numer dwa. Myślisz sobie, dobra, niech tam się pali, ze spokojem, no to może poczekać, a ja w tym czasie sobie poszukam informacji o tym, jak to gasić, przeczytam o gaśnicach, o sposobach na pożary itd., itd. Więc, jeśli na przykład, moim zdaniem, ktoś aktualnie biega źle, źle technicznie, źle stawia stopy i zależy mu na tym, aby być zdrowym, to powinien po prostu przestać biegać w zły sposób i powinien w miarę szybko przestać niszczyć swoje ciało, bo to nie jest dobra opcja. I po drugie, jeśli aktualnie na przykład biegasz źle w złych butach, to o wiele trudniej będzie ci się nauczyć chodzić poprawnie, jeśli będziesz tak cały czas biegał źle. Stąd też nie zalecam tego, aby na przykład od razu zaczynać biegać w tramkach czy w płaskich butach, ale aby na chwilkę to bieganie odpuścić, cofnąć się dwa kroki w tył, tak żeby potem pójść do przodu. Tak więc cofasz się, uczysz się pracować stopą, uczysz się odpowiednio stać, potem uczysz się odpowiednio chodzić. Jak już opanujesz to, to dopiero możemy iść dalej, czyli możemy przejść do biegu. Jest to opcja trudna, wiele osób tego nie zrobi, ale jest zarazem bardzo skuteczna i przede wszystkim z miejsca jakby przerywamy to, że niszczymy swoje ciało poprzez zły sposób biegania. I pytanko drugie odnośnie snu. Czy jeśli z reguły chodzę spać o godzinie 1 i wstaję o godzinie 10, to czy jest to złe i czy powinienem to zmienić? I ogólnie w temacie snu warto sobie o tym wspomnieć, że mamy kilka typów ludzi. Tak zwane jaskółki, czyli nie, skowronki. Skowronki, czyli osoby, które z reguły wstają wcześnie, ale idą równie wcześnie spać. I mamy także sowy, czyli osoby, które chodzą spać później i wstają późno. I teraz sęk w tym, żeby nie próbować iść w kierunku jednym z tych dwóch, na przykład typów ludzi, tylko żeby znaleźć odpowiedni sposób jakby działania dla siebie, bo na przykład jeśli chodzi o mnie, to nie potrafię pracować na przykład po godzinie 22 i po prostu wtedy muszę iść spać, bo nawet jeśli to chciałbym zrobić, to z reguły jest to niewydajne, nieproduktywne i zabiera mi masę czasu. Natomiast kiedy wstaję rano na przykład o 6, to mogę zrobić kilka rzeczy szybko, sprawnie i nie jest to dla mnie żaden problem. Tak więc nie polecałbym tego, aby próbować w jakieś takie ramy wejść, tylko żeby potestować, jak to jest u Ciebie, jak Ci się najlepiej śpi, jak Ci się dobrze funkcjonuje i dopiero pod tym kątem dopasować swój jakby rozkład dnia, bo jak już mówiłem wcześniej, każdy z nas może być troszkę innym typem człowieka i może mieć troszkę inne godziny tak zwanego rytmu dobowego, tak więc trzeba testować na sobie. I kolejne pytanie, które po prostu uwielbiam. Jaka dieta będzie dla mnie optymalna? Dla Ciebie optymalna będzie dieta taka, którą możesz utrzymać. I to w sumie wszystko w tej odpowiedzi. A tak troszkę jeszcze rozwijając, to nieważne jaką masz dietę, to przede wszystkim liczy się to, czy jest ona na tyle prosta, że ją utrzymujesz, czy możesz w niej wytrwać, czy nie. Bo nawet jeśli będzie ona najlepszą dietą na świecie, ale nie będziesz jej trzymał, to nie będzie z tego zbyt dużo. Tak więc najlepszą będzie ta, którą po prostu możesz utrzymać przez długi, długi czas bez wysiłku. A cała reszta dopiero potem później przychodzi z czasem. Ostatnie. Aktualnie pracuję po 8 godzin przy biurku. Chciałbym pójść na jakieś zajęcia, chciałbym coś porobić, ale nie wiem od czego zacząć. I na początek masz dwie opcje, które bym Ci polecił. Zaczynasz albo od tego, że idziesz do dobrego trenera personalnego, który Cię ocenia, który Cię w miarę diagnozuje, jakie masz problemy, czy masz wady postawy, czy nie masz i potem dobiera trening pod Ciebie.
albo idziesz na jakieś zajęcia typu intro. Są zajęcia typu na przykład intro na crossficie, typu intro na kettlach, czyli takie jakby grupówki dla osób, które mają poziom 0, które dopiero startują i które będą się uczyły jakby od podstaw tego, jak trenować, jak dźwigać, jak się schylać i tak dalej. Natomiast nie polecam na przykład tego, aby iść na siłownię samemu, bez opieki, ponieważ z tego, co widzę każdego dnia, to ludzie naprawdę mają mega dziwne pomysły i mogą mega szybko sobie zdrowie zniszczyć, jeszcze mocniej niż jest teraz. A także nie polecam na przykład tego, aby iść na jakieś grupówki, na których już masz grupę, która jakiś czas ćwiczy i ty jesteś taki jakby zielony, który dopiero zaczyna, bo wtedy gdzieś tam odruchowo chcemy iść właśnie za grupą, chcemy jakby troszkę ten rozwój przyspieszyć, co z reguły kończy się źle i kończy się kontuzją. Stąd też, jeśli chodzi o mnie, to ja zalecam wybranie się albo do trenera, albo na jakieś zajęcia typu intro. Tak, aby uczyć się przede wszystkim podstaw, bo to one będą z czasem budowały Twoją formę i dzięki dobrym podstawom będziesz w stanie osiągać dobre i wymierne efekty. Dziękuję za uwagę, już nie przedłużam i oczywiście widzimy się jutro w vlogu piątkowym, którym, jak już mówiłem wcześniej, będzie kolejna ciekawa książka. A tymczasem dzisiaj dziękuję za uwagę, no i oczywiście, jak zawsze, pozdrawiam.